Jaki? Nie umiem tego wymówić. Alternatywny, no. Tak? Tak. I tutaj są zajęcia z wujkiem. To. I też jest. A co wujek robi? Pomaga dzieciom. I to jest taka kulka, jej można grać. I jeszcze jest ciocia, która nam pomaga. A tam ciocia to robi z nami lekcje i pilnuje. Ale też wujek. Jest też plastyka, tam gdzie się maluje. I też jest ciocia od śpiewania. I też jest tak... Ja jeszcze tego nie widziałam, ale koło mojej szkoły było takie drzewo, na której wiszą buty. Korki i różne inne buty sportowe, które można brać za darmo. Wujek od zajęć komputerowych jest fajny i różne fajne zajęcia robi i też fajnie z nim się pracuje i pomaga, jak czegoś nie wiem. Jest dekupaż i w ogóle. I na przykład jak mamy walentynki lub inne święta, na przykład możemy z dekupażu zrobić dla naszej mamy prezent lub dla jakiegoś naszego przyjaciela. A ja na przykład lubię poniedziałki, bo mam judo, wtorki, bo mam plastykę, środy, bo mam samoobronę, w czwartek, bo mam judo i w piątek, bo mam śpiew. I te zajęcia są bardzo fajne, bo uczę się wiele różnych ciekawych rzeczy, o których jeszcze nie wiedziałam. Odrabiam lekcje. No co? A ja lubię na przykład w poniedziałki, w piątki przychodzić na zajęcia wokalne. Najbardziej lubię plastykę i judo. Codziennie jak przychodzę do klubu, odrabiam lekcje. I no i to tyle. No. I właśnie... Moje hobby jest śpiew. Bardzo lubię śpiewać, ponieważ to mi daje radość i właśnie jak śpiewam, czuję się wolna i daje mi to dużo radości, zrelaksowania i właśnie śpiewanie jest moją pasją i pojechałam na konkurs 14 marca pod tytułem Rozśpiewany Wawer. Tam zaśpiewałam piosenkę pod tytułem Wszystko co złe omija mnie. Oczywiście trochę się stresowałam, tak jak wszyscy piosenkarzy. Dostałam trzecie miejsce. Bardzo się cieszę, bo w tą niedzielę właśnie idę na wielką uroczystość, tam gdzie będę musiała zaśpiewać tą piosenkę, za którą wygrałam moje miejsce, trzecie miejsce. No i idę odebrać nagrodę. Są bardzo fajne. Są bardzo fajne i miłe. Promienie słońca osiem na ziemię sprawia, że wolno.
Bidał, bidał. Bidał.